Cześć, witajcie po raz kolejny na moim kanale. Z tej strony Kenneth. Robię unboxing jednego z dwóch monitorów, które zamówiłem do mojego stanowiska, które będzie przeznaczone do montażu filmów. Wreszcie nie będę musiał się rozkładać w swoim salonie i nie będę go blokował, więc słuchajcie, zamówiłem dwa monitory. Dwa monitory z Chin. Są to monitory firmy, o ile dobrze kojarzę, HKC. Jakaś tam, zobaczycie zresztą za chwilkę. I te monitory nie są monitorami high-endowymi, nie są to monitory dla graczy, są to monitory, które spełniały minimalne wymagania, jakie są mi potrzebne, aby móc tworzyć dalej materiały takie, jak tworzę na kanał, przy wydaniu jak najmniejszej ilości kasy. Więc ten monitor to jest monitor 27-calowy z zakrzywionym ekranem, z odświeżaniem w 60 Hz i rozdzielczością Full HD. Więc jest to niezbędne minimum, które jest mi potrzebne, żeby podpiąć swoją konsolę. Całość tego unboxingu nagrywam na mikrofonie Boya BY-M1. Jest to rewelacyjny, tani mikrofon krawatowy, który możecie podpiąć do smartfona, co zresztą widzicie w chwili obecnej. Właśnie w ten sposób nagrywam ten unboxing, więc na smartfonie nagrywa się audio, kamera sobie tam wisi i nagrywa pudełko. Więc zacznijmy od otworzenia. Zobaczymy, jak dobrze materiał został zabezpieczony. Pamiętajcie, paczka była wysłana z Chin. Monitor kosztował, o ile dobrze kojarzę, około 740-720 zł i wysyłka była za darmo. Więc zaraz tutaj uwolnimy monitor. Jeden już mam odpakowany, także za chwilkę Wam pokażę później cały. Zwróćcie uwagę, jak fajnie, może nie wygląda to ładnie, ale dodatkowo zabezpiecza przesyłkę, która przecież pół świata przeleciała. I dzięki temu mamy większą pewność, że to, co jest do nas wysłane, nie będzie uszkodzone. I ten dodatkowy kartonik w tym pomaga. Pod spodem widzicie monitor. Wygląda on mniej więcej tak. Pozbędę się reszty tego pudełka i zobaczymy, co znajduje się w środku. No dobra, więc otwieramy kolejny etap, bardzo istotny. Otwieramy samo pudełko. Więc teraz zobaczymy, co znajduje się w samym opakowaniu. Mamy tutaj kabel HDMI. Biały kabel HDMI. Proszę bardzo, to dosyć miłe, że dodają kabel HDMI. Mamy wtyczkę, słuchajcie, mamy wtyczkę zasilającą, która niestety jest wtyczką, której nie podłączycie u nas w kraju, więc to jest akurat do niczego. Ale wystarczy za 10 zł kupić sobie taki kabel i możemy podłączyć monitor bez problemu. Mamy oczywiście też bardzo ładne stopy, wykonane z metalu. Są to odlewy, chromowane. Czekajcie, instrukcja jest oczywiście po chińsku, ale jest. Mamy kartę gwarancyjną. Także po chińsku, potwierdzenie, faktyczne potwierdzenie, słuchajcie, przejścia kontroli jakości. Ciekawe, czy faktycznie to testowali. No i wszystko po chińsku, włącznie z ilością, listą monitorów, które firma HKC produkuje. Idziemy z tym na bok. Tu mamy drugą część stopy. Wszystko jest, słuchajcie, bardzo, to jest solidny metal, to nie jest żadna wydmuszka. Tu się to oczywiście składa. Z tyłu mamy śrubę. Proszę bardzo, muszę się tylko do niej dostać. I jak w większości monitorów, po prostu to skręcamy. Oczywiście teraz nie jest skręcone mocno, ale nie ma to znaczenia. Słuchajcie, mamy tutaj stopę, położę ją tak i monitor. I monitor, który jest dosyć dobrze zabezpieczony. Wyciągniemy go zupełnie z styropianu.
Zauważcie, że w żadnym miejscu styropian nie jest uszkodzony. Naprawdę ta przesyłka została załatwiona mega profesjonalnie, jak na odległość, w której to wszystko idzie. Proszę bardzo. Wyciągamy monitor. O. Jak widzicie, 27 cali to wcale nie jest mało. Monitor jest oczywiście zakrzywiony. Zresztą widzicie, 178 stopni w miarę dobrego widzenia, 16 milionów, tak? Dobrze to widzę? W każdym razie wystarczająco dużo kolorów jak dla mnie. Słuchajcie, ten monitor kosztował 720 zł. Wygląda rewelacyjnie i dwa takie monitory pozwolą mi zarówno wygodnie grać, jak i mieć podgląd wszystkiego innego, co się dzieje na streamie. Więc przełóżmy teraz ten monitor tutaj i pokażę Wam, jak wygląda złożony, ponieważ tak jak mówiłem, zamówiłem dwa takie monitory, a złożony monitor wygląda tak. Mamy regulację, możemy bez problemu regulować go, a za chwilkę będziecie mogli zobaczyć, jak wygląda obraz na tym monitorze, przynajmniej z lotu ptaka, czyli z tej kamery, którą widzicie tam na górze. Więc tak wygląda obraz wyświetlany na monitorze, który zamówiłem sobie z Chin. I słuchajcie, obraz na początku wydawał mi się troszeczkę, nie wiem, wymyty, kolory były wyblakłe, ale nie była to wina monitora. Żeby uzyskać odpowiednie nasycenie, które widzicie teraz, musiałem skorzystać z opcji, która znajduje się w menu dźwięk i ekran w ustawieniach wyjścia wideo. Należy przełączyć zakres RGB na pełen. Zwróćcie uwagę teraz, specjalnie wyjdę z powrotem do menu, żebyście mogli zobaczyć kolor tej choinki i następnie wyłączę to i będzie różnica przynajmniej dla mnie diametralna. Zwróćcie uwagę na dosyć mocny, jaskrawy kolor, który tutaj widać, soczyste kolory, dosłownie tak samo ustawione, jak mam teraz na swoim telewizorze. Więc zapamiętajcie to i wracamy do menu. Proszę bardzo. Dźwięki, ekran, ustawienia wyjścia wideo. Weźmiemy automatyczny i wtedy automatycznie konsola nie podaje tego koloru. Od razu, przynajmniej według mnie, od razu widać, że wszystkie kolory są takie wymyte. Więc nie oceniajcie tego monitora negatywnie, jeżeli gdzieś w sieci zobaczycie, że ktoś narzeka, że kolory są bez sensu, ponieważ za 720 zł po odpowiednich ustawieniach dostajecie dedykowany, bardzo fajny, zakrzywiony monitor. Przyznam szczerze, że słuchajcie, to nie jest monitor gamingowy, proszę bardzo. Upewnimy się, że jest Full HD. Wrócimy sobie tutaj. Według mnie jakość jest zauważalna. To jest monitor, jeżeli chcecie zbudować w miarę tanie stanowisko streamerskie. Jeżeli chcecie mieć dedykowane stanowisko do grania i do podglądu tego, co się dzieje na live'ie, czy do montowania, naprawdę, nie kupicie taniej nowych monitorów zakrzywionych jeszcze. Pamiętajcie, to jest monitor zakrzywiony, więc mimo że on ma 27 cali, to z punktu widzenia w momencie, kiedy na niego patrzycie, ten obraz wydaje się większy. Sięga mniej więcej około 30 cali, ze względu na to, że w momencie, kiedy mamy ekran zakrzywiony, nasz mózg ma tendencję do postrzegania go nadal jako obszar płaski, więc otrzymujemy złudzenie większego monitora. I za tą cenę nie wyobrażam sobie zakupu w tym rozmiarze monitora zakrzywionego poniżej 1200 zł, a tu za 1400 zł z groszem, pamiętajcie, przesyłka była za darmo, otrzymałem dwa takie monitory, które teraz będą mi służyć na moim nowym stanowisku. Więc puszczę jeszcze może jakiś gameplay, niech będzie z Dooma, czemu nie? Więc tutaj mam jakiś dłuższy gameplay, proszę bardzo, przewiniemy go. I niech sobie leci. Według mnie wygląda to naprawdę dobrze. Jak za monitor, który jest wyprodukowany w Chinach i to nie jest byle jaki producent. Słuchajcie, ta firma jest właścicielem, czy raczej dominuje około 15% rynku chińskiego. To jest ogromna ilość, więc to oni nie robią dziadostwa, przynajmniej w standardzie chińskim. Zobaczymy, jak te monitory będą się sprawowały. Nawet jeżeli będę miał z nimi jakieś kłopoty, na pewno Wam o tym powiem.
ale w chwili obecnej jestem bardzo zadowolony. Czas reakcji ekranu to jest 5 milisekund. Nie zauważyłem żadnego efektu smużenia. Jeżeli tutaj widzicie coś takiego, jest to związane bardziej z silnikiem Duma, który nakłada bardzo dużą ilość bluru w momencie dynamicznych ruchów. Poza tym monitor według mnie jest po prostu rewelacyjny. Także to jest moja opinia. Jeszcze może pokażę Wam, jak mam ustawione menu, ponieważ na początku menu było po chińsku, ale na szczęście w miejscu, w którym ustawia się dodatkowe opcje, była ta ikonka. Po wejściu na tą ikonkę, jeżeli ją potwierdzimy, słuchajcie, o, mamy flagi. I tylko dlatego udało mi się przełączyć menu językowe na angielski, więc wróćmy się. Słuchajcie, tak naprawdę nie zrobiłem tutaj nie wiadomo jak wiele. Zostawiłem wszystko na ustawieniach fabrycznych, ponieważ po włączeniu opcji Deep Color na 100% wszystko wyglądało po prostu świetnie. Troszeczkę mam podkręconą temperaturę kolorów u siebie według własnych ustawień, o ile dobrze kojarzę, albo może to cofnąłem. Jedną rzecz, którą zmieniłem na pewno, to była jasność, która na początku po wyciągnięciu tego monitora z opakowania była ustawiona na 90%, co sprawiało, że wszystko wyglądało jakby było prześwietlone. Więc to jest mój unboxing monitora HCK 7000 zakrzywionego Full HD 60 klatek 27 cali za 720 zł, mniej więcej. To zależy od tego, jaka jest promocja na stronie GearBest. W opisie tego materiału znajdziecie link do strony z tym monitorem. Zaznaczam, że nikt mi nie płaci za ten unboxing. Nie dostałem tego monitora za darmo. Dzięki Waszemu wsparciu, dzięki temu, że chcę jakby sprawić, żeby na moim kanale materiały pojawiały się częściej. Zakupiłem te monitory, a zakup w tej opcji cenowej był tak naprawdę jedyną opcją, bo monitory u nas w Europie są dosyć drogie. Postanowiłem zaryzykować i jestem naprawdę zadowolony, przynajmniej na razie. Zobaczymy, co się będzie działo z czasem. Także czekam na Wasze opinie, komentarze. Dziękuję wszystkim, którzy wspierają mnie przez Patronite, którzy oglądają moje live'y, którzy udostępniają moje materiały. Dzięki udostępnianiu tych moich materiałów YouTube o wiele lepiej pozycjonuje moje filmiki. Dzięki temu trafiam do większej ilości osób i dzięki temu kanał rośnie, więc dziękuję Wam bardzo za to. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, jak zwykle, tak szybko, jak to będzie możliwe, więc trzymajcie się, cześć!